Kościół Świętego Wojciecha na Warszawskiej Woli. Jedna z tych świątyń stolicy, która stała się symbolem cierpienia i męczeństwa tysięcy ludności cywilnej wyganianej z miasta w czasie Powstania Warszawskiego. Większość warszawiaków, która przeszła przez kościół, a było to ponad 100 tysięcy ludzi, to mieszkańcy Woli, Żoliborza, Ochoty i ogólnie zachodniej Warszawy. Szłyśmy płonącą ulicą Wolską. Tego widoku nie zapomnę do końca życia. Obie strony ulicy płonęły. Na ulicy Wolskiej, przy obecnym szpitalu zakaźnym, zakonnice jakieś rozdawały pomidory. To trudno sobie wyobrazić, co te pomidory dla nas znaczyły. Przecież myśmy przez całe powstanie nic z tych rzeczy nie jedliśmy. Spędzili na Wolę do kościoła świętego Wojciecha. Tak, mama tak tego brata trzymała, a z góry szedł Niemiec, Wehrmacht, w tej czapce tej wehrmachtowej, i tak niósł cały obrzęb chleba niósł. I tak wziął bochenę chleba i muter i położył matce na tą poduszkę. Widocznie może też miał dzieci, może to jaki by to... Boże, myśmy chleb to każdy złapał tak jak opłatek, dzieliliśmy się tym chlebem wszystko, bo to dużo było i takie dzieci, i takie to wszystko nas spędzili na Wolę do świętego Wojciecha. Pierwsze osoby trafiły tutaj do kościoła świętego Wojciecha w pierwszych dniach sierpnia, ale większość nie tylko z Woli, ale również z innych dzielnic od 5 sierpnia. Generał Erich von dem Bach, głównodowodzący sił niemieckich pacyfikujących powstańczą Warszawę, wjeżdżając do miasta od strony Woli, zauważył, że żołnierze niemieccy zajmują się przede wszystkim mordowaniem bezbronnej ludności cywilnej. Dlatego zadecydował, iż całą ludność Warszawy należy z miasta wygnać, tak aby wojsko niemieckie zajęło się tylko walką z oddziałami powstańczymi. Jak nas zaprowadziły do kościoła na Wolę do świętego Wojciecha, to jeszcze było dosyć pusto. A później tak ludzi zgarniali, że ten kościół był tak zapełniony, że ja nawet na jednej nodze stałam. Tak nas upchali strasznie, że nie było, tylko ktoś tam szeptał, że chcą nas wysadzić w powietrze, że ktoś tam słyszał, że chcą nas wysadzić z tych wszystkich ludzi i ten kościół. Kościół świętego Wojciecha jest dużą świątynią, mogącą pomieścić kilka tysięcy ludzi. Poza tym znajduje się blisko dworca zachodniego, czyli trasy prowadzącej do Pruszkowa. Dlatego właśnie hitlerowcy zdecydowali się utworzyć tu, w kościele świętego Wojciecha, punkt przesiadkowy na drodze do obozu przejściowego dla ludności cywilnej wygnanej z Warszawy w Pruszkowie. Jesteśmy teraz na chórze. Tam na dole Niemcy zgromadzili kilka tysięcy ludzi w potwornych warunkach. Nie było jedzenia, nie było wody, nie było dostępu do sanitariatów, a z każdej strony groziła śmierć i cierpienie. Przecież obok, przy ulicy Sokołowskiej, trwały egzekucje i tortury dokonywane przez komando Spielkera. W nawie głównej przebywały przede wszystkim kobiety z dziećmi. Oczywiście te, które przyszły wcześniej, dla których jeszcze starczyło miejsca w ławach. Obok ludzie leżeli pokotem, nawet konfesjonały były zajęte. Niezwykle dramatyczna sytuacja aprowizacyjna. Skąd jedzenie, skąd picie, brak dostępu do sanitariatów. Tylko możemy sobie wyobrazić, jaki tutaj panował zaduch, brakowało powietrza, jaki był smród, bo przecież ludzie załatwiali się w środku. Ktokolwiek chciał załatwić swoją potrzebę fizjologiczną na zewnątrz, był brutalnie zawracany przez Niemców. To leżeliśmy jak śledzie, jedno przy drugim. Mnie się pamiętam, że brzuch zabolał, to po tych ludziach się przechodziło tam, żeby przecież nie będzie się załatwiał w środku, tylko po tych ludziach się przechodziło. Tam był koszmar. Zamknięty las na całą noc i tam się spało, załatwiało potrzeby fizjologiczne.
jadło, jeżeli ktoś coś miał. Przeciętnie na osobę przypadało nie więcej niż 1,5 m² powierzchni, także możemy sobie tylko to wytłumaczyć, że jeżeli ktoś nawet wychodził, żeby przemieścić się, to od razu jego miejsce było zajęte przez kogoś innego. Strona niemiecka wyraziła zgodę, żeby ludzie mogli cokolwiek ze sobą zabrać, no ale nie były to jakieś wielkie toboły. Jednak, nawet jeżeli każda osoba, każda kobieta z dzieckiem miała do tego jedną torbę, czy jedną kołdrę, czy jedną poduchę, to razy 3 czy 5 tysięcy, to robił się ogrom tych wszystkich rzeczy, które dodatkowo zabierały miejsce. Przecież tutaj zgromadzono tysiące ludzi z różnych dzielnic Warszawy. W jednym kościele, który owszem jest duży, ale nie jest to jakaś ogromna przestrzeń. Przecież na otwartym polu moglibyśmy zgromadzić 5 tysięcy ludzi i zobaczyć, jakie to ogromne zgromadzenie, a cóż dopiero w kościele. A Niemcy wiedzieli, że również wśród ludności cywilnej ukrywa się albo wielu powstańców, albo wielu sympatyków powstańców, ci, którzy byli zaangażowani jakoś w walkę podziemną. Dlatego na Sokołowskiej, tutaj w parafii, ulokowało się komando specjalnego oddziału policji niemieckiej, którą dowodził SS-Obersturmführer Alfred Spilker. Była to grupa, można by powiedzieć, wyjątkowych zwyrodnialców. Trudno nazwać ich żołnierzami czy policjantami, bo osiągali cel tylko i wyłącznie za pomocą niezwykle wyrafinowanych tortur. Bardzo często kończyły się one śmiercią osoby, która była przesłuchiwana. Również wiele kobiet tutaj zgwałcono. Każdego dnia przychodzili Niemcy, zabierali jedną, dwie lub trzy dziewczyny i te dziewczyny znikały, najprawdopodobniej zgwałcone, a później zamordowane. Grupa Alfreda Spilkera wcześniej brała udział już w tak zwanej rzezi woli, bo tutaj do kościoła świętego Wojciecha na ulicę Sokołowską przybyli dopiero 8 sierpnia, a przecież rzeź woli, ta najbardziej dramatyczna chwila w dziejach Warszawy w czasie powstania, rozpoczęła się już 4 sierpnia i to oni właśnie często każdego dnia mordowali po 200, po 300 osób. Ogólnie można powiedzieć, że specjalny oddział, to specjalne komando Alfreda Spilkera jest odpowiedzialny za brutalne wymordowanie około 5 tysięcy Polaków tutaj na Woli. Droga później wiodła do Pruszkowa. Najpierw kolumnami na dworzec zachodni, załadowani do węglarek. Po drodze mieszkańcy Ursusa, mieszkańcy Piastowa wrzucali jakieś jedzenie do środka, żeby tym ludziom pomóc. Po wyjściu w Pruszkowie byli przeganiani niczym zwierzęta do zakładów naprawczych taboru kolejowego, przez który przeszło 600 tysięcy ludzi. Transport był bardzo duży, bo tych ludzi jednak było bardzo dużo. Także jak ja byłam na początku, nie widziałam i końca nie widziałam tej kolumny, która prowadziła. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że okoliczna ludność starała się w jakikolwiek sposób pomóc, szczególnie Rada Główna Opiekuńcza, nie było masowych epidemii i nie było masowych zgonów. Z Pruszkowa dalej droga wiodła na południe Polski albo do obozów zagłady, do Auschwitz-Birkenau. Zastanawiające jest, że Niemcy, którzy byli już blisko swojej ostatecznej klęski, tyle energii poświęcili, żeby zniszczyć bezbronne miasto i wymordować setki tysięcy ludzi. Do dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czym się kierowali? Chyba tylko jedną zasadą – zemścić się za to, że Polacy zapragnęli wolności.